pięknym mieście niedaleko, tuż za mostem nad brudną rzeką, uczestnikiem zostać możesz wielu zdarzeń. Włochatki, agatki, kudłacze, puchatki pod dach zapraszają, opowieść swą grają. Włochatki, agatki rozwiążą zagadki, z dreszczykiem i śmiechem usłyszysz je z echem. Bułka z masłem. Wszystko kupiłam, co trzeba było. Mąka jest, mleko jest, jajka są, a te owoce? No w drugim koszyku, ma się rozumieć. A, tak, 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 tak. Już widzę. Więc zrobimy pyszne pierogi z tymi jagodami. O. Ma się rozumieć, ty zrobisz, kędziorku. A co? Nie chcesz mi tym razem pomóc? No, nie, 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 żebym to ja od razu nie chciała ci pomóc, bo od pracy ciężkiej nie stronię, ale ma się rozumieć, wyjeżdżam. Jak to? Wyjeżdżasz? No, normalnie, na urlop, ma się rozumieć. Na urlop, to takie trochę, no te wakacje, tak? Ma się rozumieć, październikowe wakacje. Nigdy nie słyszałem o tych wakacjach w tym październiku. No. Wszystko jest możliwe. U Włochatków, ma się rozumieć, jedni odpoczywają latem, ja jesienią. Ja odpoczywałem w tym, w lipcu, w tych pudełkowych górach. O, bajecznie. Ja jadę, ma się rozumieć, nad szufladkową zatokę. O, fantastycznie. Właśnie, spakowana jeszcze nie jestem. A jeszcze posprzątać muszę w królewskich komnatach. I u smoka, kręcioła, wyprać nad rzeką obrusy, pościel, lecieć do magla, pokładać zastawę w kredensach i świeczniki, ma się rozumieć, wypucować. Wiele razy mi pomagałaś, chociaż nie należało to do twoich obowiązków. O, więc dzisiaj ja tobie pomogę. No ale ma się rozumieć, tego jest za dużo. Już nic, nie mów, tylko biegnij, bo ci odleci ten pudolot. O, dobrze. Ale poradzisz sobie, ma się rozumieć, beze mnie. Tak, 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 tak. Biegnij. Miłego odpoczynku. O, o. Ma się rozumieć nawzajem. Co ona mówiła? Coś o tym. Praniu, o. Ale czego? A, tak, tak, tak. Zdaje się, że to były te kalesony, o, smoka i tego, kręcioła, o. Potem pewnie trzeba je wymaglować, o, i jeszcze coś wypłucować. Tylko co to było? Nastroszanno! Anno! Gdzie ona się podziewa? Nastroszanno! No, nie mam w co się ubrać i też chętnie bym coś przekąsiła, bo już opuszcza mnie siła i chętnie bym poćwiczyła. Mamo! Dlaczego nikt mnie jeszcze nie ubrał i nie uczesał? Dlaczego nikt mnie jeszcze nie prosi na śniadanie? Dlaczego nikt nie posprzątał jeszcze mojego pokoju? Dlaczego w ogóle muszę się pytać dlaczego? Dlaczego? A dość! Wyrzuć złość! Tato śpi! Coś mu się śni! Ale mamo! Co tu się dzieje? Nigdzie nie ma Nastroszanny! Milczeć! Nastroszanna jest na wakacjach! Słucham? Ma takie samo prawo do wypoczynku jak inni, chyba. No pięknie. To kto się zajmie sprzątaniem mojego pokoju? Ja! A jak? Ja będę ćwiczyć śpiew w takim bałaganie? Idę do
ciebie. A ja w takim układzie przedłużę sobie sen. Dobrze mi to zrobi na zdrowie, urodę i samopoczucie. No i głos. Tak, sen będzie wspaniałym przygotowaniem do wieczornego koncertu. Nastrusanno, gdzie jesteś? Nastrusanno! Dziecko! Proszę cię, nie krzycz tak! Głowa mi pęka! Kiedy ja jestem głodny? To powiedz Nastruszannie, żeby ci coś przygotowała. Kiedy nigdzie jej nie ma. Ho! No tak, jest na urlopie. To kto mnie nakarmi? Ach, synku, mamusia musi ci coś powiedzieć. Oj, tak, nawet nie wiem, jak to się stało. Byłeś taki maleńki. Ale teraz jesteś już dużym chłopczykiem, który sam sobie zrobi jedzonko. Już niedługo będziesz wyjeżdżał z ojcem na polowania. No może zacznijmy od kanapeczek. A teraz idź, mój drogi, do kuchni. Poproś kędziora o chlebek, serek, pomidorka i zrób sobie kanapeczkę sam. Dobrze, kędzior mi pomoże. Pa, mamusiu. Pa, syneczku. I pamiętaj, jesteś już dużym chłopczykiem. Jestem duży, jestem duży, jestem duży. Skarpetki. Sią. Podkoszulek. Jest. Kąpielówki. Sią. Beret. Jest. Japonki. Sią. Kapelusz. Jest. Koziaki. Sią. No słowo daję. No nie ma, nie ma. Nigdzie nie ma. Jesteś pewien, kędziorku, że kazała ci je wyprać? Wyprać i ten. Wymaglować. O. A może być sweterek? Nie, no gdzie? Muszą być te kalesony, o! A, skoro muszą. Kto tam? Kręcią! Wchodź, panie kolego! Jak miło cię widzieć! Ja właściwie do kędziorka. Znalazłem tylko kąpielówki. Mówiłem wyraźnie te kalesony, o! Ty też? Nie, posiadam. Jak to nie masz? A co masz? No, kąpielówki, już przecież mówiłem. Excuse me, ja też mam kąpielówki. Ale mają być te kalesony, o! A coś ty się, panie kolego, tak tych kalesonów uczepił? No po co ci one? Przecież nie mnie, tylko tej, Nastruszannie, o! A po co Nastruszannie kalesiony? Nastruszannie nie są potrzebne te, te kalesony, o! No jak nie, no przecież przed chwilą powiedziałeś, że Nastruszannie są potrzebne kalesony! Jest zimno, jesień w pełni! Kobiety nie noszą tych kalesonów, o! Cześć, chłopaki! Cześć! Co się tak dziwnie patrzycie? A nic, 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 nic! Wszystko pod kontrolą! A lubicie mnie? Nie, 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 nie! Nie, 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 wątpisz chyba w to królewno! A tak, oczywiście, że cię lubimy! To jeśli mnie lubicie, to posprzątajcie mój pokój. Zgoda! Kiedy? Teraz. Myk, myk i będzie czyściutko. No to ten, biegnijmy. Do dzieła! Udało się. Królewno! Tak, zaroślaku. A ty nas też lubisz? No pewnie. No to skoro nas lubisz, to potem ty posprzątaj nasze pokoje, okej? Okay? Lecie, chłopaki, do was zaciekajcie! Kędzior! Kędzior! Nie, no to jest nie do wytrzymania! Co, tato? Twoja matka
Myśli, że kaszka manna to bułka z masłem. A, nawet ja wiem, że kaszka manna to nie bułka z masłem. Milczeć! Synku, tak się tylko mówi, jak coś jest łatwe do zrobienia. A bułkę z masłem robi się łatwo? Nie, bardzo łatwo. To poproszę bułkę z masłem. Tylko, że no, ja też nie umiem tego robić. Nie umiesz? A co umiesz? No, na przykład rządzić umiem. No, ale rządzeniem to się przecież nie najem. Gdzie jest ten kucharz? Kędzior! Kędzior! Och, nie no, w takich warunkach nie można pracować. Jest południe, a ja nie wypiłam jeszcze surowego jajka. Och, mój głos tego nie zniesie. Mamo, umiesz zrobić bułkę z masłem? Och, moja głowa, zaraz mi pęknie. Synku, podaj mi z łaski swojej jajko z lodówki. Jest tylko gotowane. Poproszę gotowane. Pani! A ja myślałam, że najgorsze już za mną. Słucham cię, kręciołku. Szukam króla, a właściwie jego kalesonów. No nie, no dobra, obłąkanych. Nie ma tu króla, nie ma tu również jego kalesonów. To szukam dalej. Jest coś do jedzenia? O, co ci się stało? Sprzątałam pokój smoka, kręcioła, kędziora i mój. O, to teraz może wyczyścić mój. Mamo! Tata prosi wszystkich do sali tronowej. Pewnie znalazł zastępstwo. Nareszcie będzie pokojówka. Wezwałem was tutaj, bo jak zauważyliście, moi drodzy, nasza pokojówka nastroszanna wyjechała. Panie kolego, to znaczy najjaśniejszy panie, ktoś się zbliża. Może to ta dziewczynka, która odwiedziła nas ostatnio? Tak czy siak, musimy się ukryć. Trzeba się pośpieszyć. Prędzej, jest już blisko. Jeszcze dwa schody i będę na miejscu. Uf, dotarłam. Mamie właśnie zaczęły się zajęcia teatralne, więc trochę czasu mogę tu spędzić. Znajdę jakieś miejsce i poczytam książkę przy latarce. Dawno temu, a może wcale nie tak dawno, za lasem stała chatka. W chatce mieszkała zła macocha ze swoimi dwiema niedobrymi córkami i pasierbicą sierotą, którą przezywano Kopciuszkiem, ponieważ ciągle wymyślano jej robotę, która brudzi. Niedobre siostry Gryzelda i Kunegunda dokuczały swej przyrodniej siostrze, ponieważ była bardzo piękną i dobrą dziewczynką, a one strasznie jej tego zazdrościły. Kopciuszku, przynieś mi moje śniadanie. Kopciuszku, uszyj mi sukienkę. Kopciuchu, popraw mi włosy. Brudasie, wyszoruj garnki. Kopciuchu, przynieś mi moje pantofle. Och, jakie niedobre były dla biednego Kopciuszka. Musiała wszystko robić za nie. Same chyba nie potrafiły, albo im się nie chciało. Kopciuszek wycierał tylko pokryjomu łzy i spełniał wszystkie zachcianki niesprawiedliwych domowniczek. Pewnego razu Herod obwieścił, iż w pałacu bal się odbędzie, na którym królewicz
wybierze sobie żonę. Wszystkie panny z królestwa szykowały się na przyjęcie, bo każda chciała zostać wybranką króla. Macocha ze swoimi córkami również pośpiesznie przygotowywały się na uroczystość, nie zapomniawszy zadać biednej dziewczynie mnóstwo usmolonej pracy z obawy, aby przypadkiem nie wpadła w oko królewiczowi. Ktoś tu jest? Halo? Jest tu ktoś? Ale skąd? Nikogo tu nie ma! Milczeć! Ale ja wyraźnie słyszę, że ktoś tu jest! To tylko złudzenie! Nie bój się! Gdzie jesteś? No, na tronie! Na tronie? Na tronie siedzą tylko królowie! Właśnie! Nazywam się król Włochacjusz II Groźny. Jeśli jesteś królem, to co robisz na strychu? Zarządzam królestwem Włochatków. Na strychu macie prawdziwe królestwo? Jak wy tutaj żyjecie? Normalnie, jak w każdym królestwie. Urządzamy bitwy, uczty, bale. A mogę cię zobaczyć? Jasne, panie kolego! Milczeć! Tylko za bardzo się do mnie nie zbliżaj. Będę w pewnej odległości. Już możesz. Królu Włochatku? Już jestem. Gdzie? No, tutaj. Ojej, jesteś taki malutki i taki włochaty. Przypominam ci, że jestem groźny. Tak, tak oczywiście. Nie chciałam cię urazić. Wszystko, co mówisz, jest takie piękne. Nie takie piękne. Mamy też problemy. Każdy je ma. Ale jak mi powiesz, wasza królewska mość, to może razem je rozwiążemy. Pokojówka wzięła urlop i nie możemy sobie bez niej poradzić. Wszędzie jest bałagan. Wszystko się klei. Moje dzieci to nawet bez niej najeść się nie umieją. Wszyscy są poddenerwowani. Brudni, głodni, odkąd nasza nastroszanna wyjechała. A czym się zajmowała nastroszanna? Normalnie prała, maglowała, prasowała, zmywała, karmiła, czesała, ubierała, sprzątała, robiła zakupy, wynosiła śmieci, o takie. To wszystko robiła jedna osoba? Jedna nastroszanna? No tak. Całkiem jak Kopciuszek. A wy jakie macie zadania? Ja jestem królem, więc jestem od rządzenia. A ja jestem królową i jestem od tego, żeby pięknie śpiewać i pachnieć. Ja jestem smokiem. Jestem od tego, żeby straszyć. Nastroszanna ma za dużo pracy, a wy za mało obowiązków. Musicie się podzielić zadaniami. Ona będzie miała trochę mniej pracy, a wy za to nauczycie się wielu ciekawych rzeczy. Na początek rano każdy się ścieli sam swoje łóżko. Ja też? Wszyscy. Będzie to już dla was taka mini gimnastyka. Nigdy nie ścieliłem łóżka. To bardzo prosta czynność. Taka łatwa jak bułka z masłem. Jeszcze łatwiejsza. Następnie każdy sam się myje i ubiera. To na dobry początek. Agatko! Już idę, mamo! Mama mnie woła. Muszę wracać. A przyjdziesz jeszcze do nas? Jak przyjdę na zajęcia, to zawsze będę do was zaglądać. Jak cię zwał, dziewczyno? Na imię mam Agatka. Agatka! Jak pięknie! Do zobaczenia, Agatko! Do widzenia, Włochatki! Agatka dała nam mądrą radę. Musimy wyznaczyć sobie obowiązki. Hurra! Będę umiał sam ścielić swoje łóżko! I sam jutrzenki się ubiorę! Sam. Sam, 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 sam.
mamusia ci mówiła, że jesteś już dużym chłopczykiem. A ty, mamo, zrobisz mi bułkę z masłem. Wszędzie dobrze, ale w domu ma się rozumieć najlepiej. Pewnie wszyscy jeszcze śpią. A co tu się stało? Łóżka zaścielone? Komnaty wysprzątane? Nic nie rozumiem. Może tu już nie mieszkają, ma się rozumieć, włochatki? Niespodzianka! Witamy naszą kochaną nastroszonnę. Ale mnie zaskoczyliście. Mile ma się rozumieć. Postanowiliśmy nastroszonną trochę cię wesprzeć. Masz zdecydowanie za dużo obowiązków. Kiedy się wszyscy podzielimy zadaniami, będzie lepiej dla każdego. Nie będziesz już taka zmęczona. A ja odkryłam swoje nowe hobby. Oprócz śpiewania, robienie bułki z masłem. Ale, zanim przejdę do bułek, to może coś państwu zaśpiewam. Aj, biory! Muszę wyrzucić śmieci! Ja też! Ja! Bułki z masłem! W pięknym mieście niedaleko, tuż za mostem nad brudną rzeką, uczestnikiem zostać możesz wielu zdarzeń. W kapeceku przy kominie, gdzieś na strychu życie płynie. Kędzierzawych ci dostarczą różnych wrażeń. Trochę wiedzy, mądrych rad, czyś jest siostra lub czy brat. Dużo śmiechu i nauki i skojarzeń. W tym królestwie rozczochranym, tajemniczym, lecz kochanym, już doświadczysz dziś spełnienia swoich marzeń. Włochatki, agatki, kudłacze, puchatki pod dach zapraszają, opowieść swą grają. Włochatki, agatki rozwiążą zagadki z dreszczykiem i śmiechem. Usłyszysz je z echem!